Jestem tutaj z Kasperem. Okej, jak dobrze wiecie, właśnie jesteście na najlepszym kanale na polskim YouTubie u Oliwii Tomczak. Wow, i zostawcie suba, a ja was pozdrawiam. Witam was w kolejnym odcinku. Dzisiaj jestem pod Hula Kula i będzie super, bo będę miała tak jakby, będę śpiewała jedną piosenkę, ponieważ dzisiaj jest event One Day in Tunisia i ja się strasznie cieszę. Jesteśmy sobie w garderobie i jemy. Pizzę. I tu jest oliwka. I jemy jeszcze sałatkę. Mogę na ciebie mówić oliwka czy Oliwia bardziej? Tak, możesz mówić tak, jak się uda. Tu jest Magda, tutaj jest Łukasz, tutaj jest Natalka, tutaj jest Ziemian. I dobra, już. Masz swoje 5 minut na YouTubie. Czekaj, nie mogę. To było 5 sekund. Nagrywam teraz Musical.ly. Takie obracane, takie. Zobaczycie zresztą. Skupcie. Pani, dostałam taką bardzo dużą torbę. Jeszcze nie wiem, co jest w środku, nie patrzyłam. I ja już się po prostu nie mogę doczekać, bo no po prostu jestem strasznie szczęśliwa. Bardzo dziękuję Kamili, że dała mi taką słodką paczuszkę i teraz zrobimy sobie unboxing. Okej, pierwsza rzecz, coś tam wyłowię. Dobra, to jest płyta i ja już słyszałam o tym filmie, będę miała taką przyjemność obejrzeć go jako pierwsza, więc bardzo dziękuję. Druga rzecz, coś jest zaklejone, a nie, dobra, nie jest zaklejone, tylko po prostu jest zasznurkowane i okej, o Boże. No dobra, więc otwieramy i jeszcze nie wiem, aha, dobra, więc tutaj jest list. I fanart chyba. Wybacz za brak talentu. Zobaczcie, jaki słodki. O jacie, jaki śliczny, dziękuję. Kolejny to rysunek od młodszej siostry. Zobaczymy ten rysunek, bo jestem mega, mega, mega ciekawa. Zobaczcie, jakie słodkie kotki. Ja tak strasznie jestem kociarą. Ojeju, dziękuję. I mamy list. Ale ślicznie pisze, o ja. Dobra, bardzo dziękuję. Kolejna rzecz. Zobaczcie, to taki notesik kwiatuszki. Ale jest śliczny. Ale śliczne, takie kolorowe, bardzo ładny. Kolejna rzecz, to taka drewniana podkładka, również z kwiatkami. Na pod pewnie kubki. Jest po prostu cudowna, uwielbiam takie motywy kwiatowe. Przedostatnia rzecz to jest świeczka, również w kwiatki. Zobaczcie, że to wszystko jest tak ze sobą powiązane. Takie same wzory. Śliczna świeczka, uwielbiam palić świeczki, więc na pewno sobie ją dzisiaj zapalę, albo jutro, bo dzisiaj wrócę późno. I tutaj mamy również jeszcze ostatnie rzeczy. Tak. Okej, ale ślicznie mi zapachniało teraz, bo mam tutaj herbatki, uwielbiam herbaty. Mamy tutaj malina i pieprz. Ojeju, to będzie pyszne. Malina i pieprz, malina i pieprz. Mamy również śliwkę z aronią, jacie. I dwie takie. I ja nie wiem, jakie to są zapachy, powącham. Kurczę, jakaś owocowa na pewno, ale nie wiem, co to jest do końca. Jejciu, dziękuję za wszystkie prezenty. Są naprawdę super. I nie spodziewałam się, że dostanę taką super paczkę. Kochani, list był naprawdę fantastyczny. I ja wysłam właśnie z garderoby i idziemy do Kamili, bo chcę jej podziękować za taką super paczkę. I tu jest Kamila. Jaka kochana!
Dziękuję ci, zobaczkę, jest super, już otworzyłam na odcinku. Tak? Już? Przeczytałam. A ja myślałam, że to będzie później. Dziękuję bardzo. Bo ja też powiedziałam do aparatu. No, zapraszam na mój kanał Jasami przez Y na początku. Zapraszamy. No, no i na razie zaraz, nie wiem czy zaraz, ale Łukasz już poszedł, będzie się przygotowywał. Ojej! Stoj! Nie ruszaj się. Czy to mój nos? Weź sobie to ręką. A, okej. Okay. Odjeżdżam dalej ręką. To moja siostra. Prywatnie. A, to jest przecudowny prowadzący naszego wspaniałego eventu One Day in the Middle. Nie wiem, kiedy zaczynamy, bo jeszcze... Zaczynamy o godzinie 19, jak Dziemian zje wszystko, co tam ma. Dziemian, zjadaj. Zjadaj. Zjadaj znów, pizzę, pizzę! Wow. Chyba przerywam. Nie, tu dzień się. Dzień dobry, gramy. Słuchajcie, ta gra z tym tańcem to jest jakaś nie. Zawsze dostajemy jedynkę z niej. Tam się oceny dostaje. Ale gramy jeszcze raz. Chodź, gramy. Ale jakiś łatwy poziom. Jedynkę dostałeś. A panowie, osobnośmy 38 i co? Ale nie byli gramy. Wiecie, ja mam trochę farta, bo Maja i ja, moje wyniki się sumują. Pożegnać, bo nasza gra się skończyła i co prawda miałam 31 punktów, a potem jeszcze grałam za Maję i zdobyłam 39 punktów i to i tak się nic nie stało. Było naprawdę super, cały dzień był ogólnie bardzo fajny. No i tak na koniec tej całej imprezy jeszcze zagraliśmy sobie wspólnie w kręgle, więc było super. Mam nadzieję, że jeszcze takie eventy będą się powtarzały, a ja teraz się idę z wszystkimi pożegnać.
my face.